Witam Was bardzo serdecznie, szanowni szanowni, to jest kolejny odcinek Smolokta i Screen 11. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj lecimy z Echo Delta Delta Foxtrot Frankfurt do Lima India Mile Charming. No i coś się pyta, już zapomniałem, jak się miejscowość nazywała. No. Że dodatujemy do punktu z rozpoczęcia zmierzania. W ogóle trochę pasów tam jest. Dobra, do punktu rozpoczęcia zmierzania. Panie, poczesz mi coś na razie. Jeszcze 46. Wiatr zmienny z od 70 do 280 kW. 213 ciśnienie 1009 nocy. Dobra. Godzina się zgadza. Na India Mile Charming. Dobra, niech będzie na razie wybierzmy pas 17. We are close to top of the sensor. Range 1H. No via. Insert. Dobra. Te góry ładne są. Czekam na tego Minecraftów Flight Simulator. Normalnie 2.20, żeby sobie poglądać i właśnie jeszcze tak bardziej rzeczywiście te góry wszystkie i tak wszystko w ogóle tak, bo tam wszystkie budynki będą takie ładne, rzeczywiste statki widać po tych trailerach. No cóż, zobaczymy, zobaczymy, co to będzie z tego i co z tego wyjdzie. Bo jak na razie tekstura góry w X-Bane wyglądała właśnie tak, jak teraz widzicie. Niby trochę widać, że tu trochę śniegu, tam trochę czegoś. Ale jak wiatr nas znosi, żadnym bokiem lecimy prawie, dobra. Pokaż mi jeszcze tak. To mi pokaż, ale nie na Frankfurt. Ja tu muszę... sobie ręcznie wpisać. Pokazać mapę. Mogę ją już schować. ATIS mamy 120... 0. 120. Zero, dwa. I czekamy, aż nam AT spadnie pięknie załapie. To co musimy wiedzieć. Dobra. Jeszcze kawałeczek lotu nam niestety pozostał. 188 pokazuje, tak? Nie w miarę łagodne to podejście. Dużo czasu w ogóle tam na wytracanie prędkości widzę, no ale w 105 będziemy się przemieszczać. Jeszcze pewnie i tak skorygujemy trasę dolotową. No na pewno, pewnie zły pas zebrałem. Nie będziemy lądować na tym 07, tylko naprawdę inny. To ja mam zawsze takie szczęście. No i coś muszę na początku wybrać, żeby w miarę oszacować punkt rozpoczęcia zniżania.
On tu jaka ładna rzeczka płynie, widzieliście? No pomiędzy tymi górami normalnie. Ładnie to wygląda. Mamy czas w odcinku na takie rzeczy, żeby się popatrzeć podczas lotu. No cóż, no jak nie piszecie komentarzy, nie ma o czym gadać, no. Czekam na jakieś ciekawe komentarze. Czytam wszystkie. Jak ktoś już coś napisze, to przeczytam. No i odpowiadam zazwyczaj, bardzo często. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda lot samolotem zewnątrz. Może mnie być teraz ciepło słychać, ale jesteśmy za samolotem. A teraz jesteśmy przed samolotem i troszkę może być ciepło słychać. Co jest najlepsze? Ta czarna chmura za tym samolotem, która się znajduje, jest jak najbardziej realna. Bo z ziemi widać właśnie to, że jest białe, a na górze widać naprawdę, że to jest czarne. Jak kiedyś leciałem samolotem, właśnie specjalnie się na to patrzyłem, się za nim znajduje, jaka chmura dymu. I mówię wam, że jest naprawdę czarna. Znaczy jakby natrafiłem moment, że przelatywał samolot praktycznie obok naszego i dlatego widziałem tą chmurę, a nie dlatego, że się patrzyłem za samolot. Nie da się patrzeć lecąc samolotem za niego, no niestety jest to niemożliwe. No ale cóż. Jak ktoś nigdy nie leciał, to ja mógł o tym nie wiedzieć. Za 10 mil morskich, już 9, zaczynamy zniżanie. O! Nawet mamy Riving Runway 17 prawy. A wprowadziłem 17 lewy. Więc dużo się nie pomyliłem. A jest w ogóle taki pas, bo nie wiem. A Living Runway 17... Alright. Prawy. Ale nie ma takiego. Jest 35 prawy. Lewy. 17 jest tylko jeden. No jeszcze sprawdźmy tutaj, 17? Nie, no 17 prawy też jest. 35 prawy, lewy i 17 prawy też jest na tych mapach. Ciekawe. No nie wiem, nie wiem. We need to decelerate, sir. Na wiroucie też nie widzę, jest tylko lewy. Dobrze, zacznijmy może już, bo mi tu będzie marudzić zaraz. Wiesz, bardziej prawidłowo jednak tą ścieżkę podejścia.
Ruski, to postawmy na 3-2-0. To już możemy wyłączyć tą panią gadatliwą, bo nie będzie tylko niepotrzebnie irytowała i rozpraszała. Dobra, delikatnie spoilerami trzeba było sobie to pomóc. Tu ogólne za fajne informacje, ile paliwa się zużyła w silnikach. Olej w lewym jest mniej oleju niż w prawym trochę, no ale... Hydracja. Jakiś tam, no, lemnik, elevator. Ciśnienie w kabinie, widzę. Ciśnienie, zobacz. 5000. Dobra, to co jeszcze ciekawego jest? Temperatura. Dobra, w lukach bagażowych to tam 14-16, to jest tak za dobrze. Co tu mi się? Aha, właśnie przelatujemy nad lotniskiem, na którym będziemy lądować. Po to, żeby zaraz wykonać tutaj manewr zawracania tam. Po to, żeby się cofnąć tu z powrotem i wylądować. A jest to spowodowane sytuacją następującą. Iż mianowicie, to są góry. I to jest właśnie dla bezpieczeństwa, by samolot przypadkowo nie zahaczył o żadną z nich podczas rozpoczęcia fazy zniżania. Dlatego tu przylecimy i potem tutaj nakręcimy i nie będziemy zaczynać w lecie. Bo tak tu już bym musiał być na podejściu, na wysokości 3000. I no... Kiepsko bym to widział. Ewentualnie po MC-561 możemy od razu na Inler lecieć. Nie, 556, Inkres. No dobrze, no to Inkres. Będziemy mieli 425. Następnie... Tego. Bez tego. Bez tego. Bez tego. Tak. Zgodzę się z tym. Skrócimy sobie to trochę. Tylko, że mi teraz to... No, nawet widzę, tu nie ma takich różnicy wysokościowej, żeby coś tu się miało wydarzyć. Nieciekawego. Oczywiście wydarzyć, bo jak to by było inaczej, jak ja ze mną by się nie zgadzało.
będzie wszystko, jedziemy do Milano z tego co widzę. Bardzo pomału teraz mamy tutaj to zniżanie, nie wiem czemu. 120 tutaj tylko, potem do 116. No więc dobrze, że skróciłem to trochę, bo tak bym się tam wlókł, nie wiadomo jak. Jak ładna mieścinka jest. Widzicie by ją? Tu pod samolotem. Taka w miarę ładna taka mieścinka. Ładnie wygląda. Szkoda, że nie mogę tu latać w nocy, bo mi te wszystkie monitory wysiadają w tym Airbusie, bo więc się przeleciał. Może jakimś mniejszym samolotikiem. Zobaczymy, może się uda. Dobra, wydłużmy jeszcze trochę ten etap zniżania. 3000 stóp już możemy zacząć. To się wszystko wygląda, tu się wszystko zgadza. Zapraszam was do mojej skrzypanki czasu, ale to już niestety nie jest moja wina. Potem wam powiem ile było tych feet per minut przy lądowaniu. No i programin działa i mi on pokaże, no niestety raczej na żywo się tu nie wyświetli ten komunikat. Chcę za bardzo skrócić tej drogi, nie mogę. Ale nie mogę zrezygnować z tego tu punktu. Kurde i przelecieć sobie tak. Bez kontroli na wadki mogę coś takiego zrobić. Prawdziwości tylko za zgodą kontrolera. No tej niestety jestem sam sobie kontrolerem. O, jakie piękne góry przed nami. Tak czasami nikt by nie chciał tak się w nie wbić przypadkiem samolotem. To jest nasze lotnisko, na którym będziemy lądować, tam od tamtej strony, tylko no niestety na lewym pasie, a nie na prawym, bo niewiadomych przyczyn nie mam go tu, nie wiem, pokazanego. Całkiem możliwe, że mam starą bazę danych po prostu. Bardzo, bardzo jest to najmożliwe. 43 minuty lecimy. Lot miał trwać planowo godzinę, myślę, że będzie to osiągalne.
Dobra, zmniejszamy prędkość. Landing light, seatbelt sign. Sprawdźmy, czy się wszystko na pewno świeci na zewnątrz. Tak, wszystko funkcjonuje prawidłowo. Teraz powinniśmy usłyszeć approach phase aż nie wiem. Tutaj załączymy do tej kontrolki iOS-a. Wszystko poza tym się zgadza. Ale jednak InSplane też ma swoją grafikę. Też nie można nie wiadomo jak narzekać. Bo też nie gram tutaj na najwyższych ustawieniach. Bo nie jestem w stanie po prostu. No i dobrze, samo lądowanie, powtórki z nią będą już w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć.